Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem z odtwarzania zdjęć. Jeszcze przed wakacjami zrobiłam dla Was taki odcinek i było to właśnie odtwarzanie zdjęć różnych influencerek i bardzo Wam się spodobał ten odcinek, pisaliście, że chcecie więcej takich, że mi bardzo dobrze wyszło, więc w sumie czemu by nie zrobić kolejnego, może tym razem wyjdzie mi jeszcze lepiej. A więc tak, dzisiaj dla Was przygotowałam 5 kolejnych influencerek, których zdjęcia będę odtwarzać. Od razu mówię, że jeżeli ten odcinek Wam się spodoba i będziecie chcieli więcej takich, to zostawiajcie łapki w górę, a ja zrobię więcej takich szalonych odcinków. Ok, a więc mam już wszystkie przygotowane rzeczy, mam już wszystkie przygotowane zdjęcia i myślę, że nie będę Wam pokazywać wszystkich zdjęć od razu, tylko będę w kolejności po prostu takie, jak będę odtwarzać, będę Wam te zdjęcia pokazywać, tak samo z ubraniami, bo mam już wszystko przygotowane. Wszystko, co chciałam powiedzieć, już Wam powiedziałam. Jeśli chodzi o odtwarzanie zdjęć, to będę to robić w stylu, że poza, czyli muszę zapozować tak jak osoba ze zdjęcia, muszę mieć podobny w miarę ubranie, bo wiadomo, nie będę miała identycznych ubrań, no i potem będę chciała przerobić te zdjęcia tak, żeby mniej więcej jasność i kolorystyka była taka sama, na przykład jeżeli jakaś z osób ma jakieś ciemniejsze, mocniejsze włosy, będę zmieniać, starać się zmieniać kolor, bo też nie jestem jakaś dobra w całym edytowaniu zdjęć, w całej edycji, w całym photoshopowaniu i w ogóle na Photoshopie w ogóle się nie znam, także nawet nie będę z niego korzystać, ale no postaram się jak najbardziej przybliżyć, żeby te zdjęcia były podobne. Także co, myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy rozpoczynać ten odcinek. Okej, wydaje mi się, że pierwszym zdjęciem, które wybiorę, będzie to zdjęcie Dane i jest to to zdjęcie. Jest to zdjęcie, które wrzuciła już jakiś czas temu, no przyznam się, że nie jest to jedno z nowszych zdjęć. No i co, jest to zdjęcie, w którym Dane siedzi właśnie na krześle, ma szpilki, jeansy i jakąś białą koszulę. Nie mam takich sam ubrań, ale zaraz Wam pokażę, co wybrałam. Siedzi właśnie na krześle, tak odwróconym i siedzi przy lustrze. Zobaczymy, czy to zdjęcie mi wyjdzie. Jestem bardzo tego ciekawa. Jeśli chodzi o rzeczy, które wybrałam, to mam do tego taką koszulkę, bo niestety nie mam takiej koszuli, bo ja mam takie ogólnie eleganckie koszule, więc wzięłam jakąś taką koszulkę, coś w tym stylu. Ona ma tutaj właśnie troszkę większy dekolt. Z tyłu jest taka i ogólnie tutaj się ją wiąże w pasie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ona jest z Bershki, jakby ktoś się pytał, wszystkie ubrania będę mówić. Zaraz Wam pokażę, jak w tym wyglądam. Jeansy to mam zwykłe jeansy, nie mam też jakichś takich ładnych jeans z dziurami, żeby był wysoki stan, więc wzięłam najzwyklejsze moje takie ulubione jeansy. No i szpilki. Szpilki mi dała mamka. Mam takie cieliste z czerwoną podeszwą. Także uwaga teraz, magiczna przebiórka za 3, 2, 1. Okej, już jestem przebrana. Tak to wygląda, mam te jeansy i tą koszulkę, musiałam sobie ją tutaj spiąć spinką, bo ona ma strasznie duży dekolt, bo to jest tak jakby trochę bardziej plażowa koszulka, dlatego sobie ją spiłam, żeby to wszystko lepiej wyglądało. Przyniosłam krzesło i teraz będę się starać robić tą fotę. Muszę wyłączyć lampki, żeby jakieś światło się odbijało. Podniosę rolety, żeby było troszkę jaśniej w pokoju i zobaczymy. Jestem bardzo tego zdjęcia ciekawa. No ale co, czas jest zrobić. Okej, wydaje mi się, że mniej więcej widzicie. Niestety nie mogłam wziąć tego stołka mojego z kuchni, czyli tego takiego barowego, o tego, bo on jest za szerokie tu i po prostu nie dam rady usiąść na nim jakby tyłem, dlatego wzięłam swój stołek od toaletki i zobaczymy, czy z tego dało będzie się coś zrobić. Mam również oczywiście szpileczki, więc ich sobie tutaj postawię. Biorę statywik i biorę telefon i będziemy robić fotki. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Okej, moi drodzy, wróciłam z odwzorowanym zdjęciem Marity i ogólnie zanim Wam jeszcze je pokażę, powiem Wam, że same zrobienie zdjęcia nie zajęło mi tak długo, jak je edytowanie. Serio, kolorystyka na tym zdjęciu jest taka dość ciekawa, bo niby jest to takie jasne, ale trochę wpadający w taki róż. Z jednej strony jest jasne, ale z drugiej strony jest jakby takie za mgłą i bardzo powiem Wam, że ciężko było mi uzyskać taki efekt na tym zdjęciu moim, dlatego zedytowałam je najlepiej jak mogłam, ale po prostu nie jestem tak bardzo zadowolona z efektu. Zdjęcie samo w sobie mi się podoba, aczkolwiek filtry już tak średnio.
No, ale tak się prezentuje to zdjęcie, tak się prezentuje zdjęcie Marity, tak się prezentuje zdjęcie moje. Możecie powiedzieć, czy w miarę godnie je odwzorowałam. Mi się wydaje, że samo zdjęcie odwzorowane jest dobrze, naprawdę, serio, jak na to, że bardzo ciężko było mi to wszystko ustawić. Jeszcze wiecie, ja te zdjęcia robię sama, także muszę za każdym razem ustawiać kamerę, aparat, żeby po prostu to wszystko Wam się nagrało, ale z drugiej strony, żeby też się zrobiło fajne zdjęcie. I wydaje mi się, że taki efekt uzyskałam, zdjęcie mi się podoba. Edycja trochę mniej i powiem Wam, że bardzo ciężko było mi usiąść tak, żeby tak wypchnąć to. Po prostu ja siedziałam jak jakaś kaczka. Było coś takiego. Serio, i tak mi się nie udało jakoś tak mocno wypchnąć tyłka. Musiałam go sobie oczywiście trochę bardziej wypchnąć. Nie powiększałam, ale trochę bardziej go wypchnęłam, bo po prostu no nie potrafię tak zrobić takiej pozycji. Ciężko mi bardzo, dlatego musiałam go trochę wypchnąć, ale i tak efekt mi się podoba. Także możecie pisać, jak Wam się podoba. A teraz przechodzimy do kolejnego zdjęcia. Okej, myślę, że jak mamy już taki piękny tutaj klimacik, że są bledy i w ogóle wszystko, to zrobimy tak, czyli ustawimy na różowe, to odtworzymy to zdjęcie, czyli zdjęcie Weroniki Sowy Wersow z ekipy Friza. Tak ono wygląda. Werka tutaj jest w tym swoim biurze i zrobiła sobie zdjęcie przy tym słówkowatym ledzie. I ja postanawiałam, że odtworzę to zdjęcie. Zrobię sobie właśnie takiego niskiego koczka czy kitkę. Wypuszczę tutaj pasmo włosów. Do tego ubiorę bluzę. Niestety nie mam podobnego koloru, nie mam czegoś takiego jak ma Vera. Dlatego szukałam podobnego koloru i wybrałam taką różową bluzę. To jest bluza Pelen. I tak nie będzie widać tego napisu, po prostu ułożę tak ręce, żeby zasłonić. I co? Wracam, jak już będzie wszystko przygotowane. No witam, mam już zrobioną fryzurę, ubraną bluzę. Będę pozować mniej więcej tak. Wydaje mi się, że to wygląda serio sztosowo, no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że zrobię to zdjęcie aparatem, bo ma zdecydowanie lepszą jakość. Myślę, że zrobione. Tym razem zrobiłam zdjęcia aparatem. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Idę je zedytować, żeby było śliczne, różowiutkie, bo teraz jest takie bardziej fioletowe. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzimy się na efekcie końcowym. Okej, wróciłam już ze zdjęciem i to zdjęcie wygląda tak. Powiem Wam, że mega mi się ono podoba. Co prawda nie jestem ani trochę podobna do Wersow. I piszcie, co mi sądzicie, ponieważ mi się podoba te ledy, myślę, że robią super, super efekt. Także co? Przechodzimy do następnej osoby. A następną osobą jest Julka Kostera i będzie to takie zdjęcie. Tak, jest to zdjęcie, gdzie Julka jest w jakimś odbiciu, nie wiem, czy to jest u niej w pokoju, czy gdzie to jest, ale właśnie Julka ma takie szerokie spodnie, pasek, taki wiecie, a la Gucci, białą koszulkę, trzymam telefon trochę wyżej, no i tak właśnie pozuję i spróbuję właśnie odtworzyć to zdjęcie. Zrobię to w moim mniejszym lustrze, ale mam nadzieję, że mi wyjdzie. Także teraz Wam pokażę, w co się ubiorę do tego zdjęcia. I mam przygotowany taki pasek. Wydaje mi się, że jest on identyczny, jak ma właśnie Julka, tylko że ona ma po prostu większy, ale jest taki sam. Do tego mam takie jeansy. Mam jeans z Sinseya, pasek jest ze Stradivariusa i koszulka. Niestety nie mam jakiejś takiej koszulki z Championa. Powiem Wam, że nie mam żadnej koszulki z Championa, więc wzięłam też białą, tylko że z Tommy'ego Hilfigera, ale chodzi o to, że ona po prostu też jest taka większa i mniej więcej kroju przypomina właśnie koszulkę tą, co ma Julka. I to wszystko tak naprawdę. Teraz szybka przebiórka. Wróciłam, jestem już ubrana. Tak to wygląda. No i co? Teraz robimy fotę. Zrobię jaśniej w pokoju, wyłączę ledy i widzimy się, jak zrobię zdjęcie. Dom. W sumie tutaj nie trzeba było się jakoś wielce wysilać z racji, że ja mniej więcej wiedziałam, jak mam się ustawić, bo sama robię sobie często zdjęcia w lustrze, więc to w sumie nie było nic jakoś trudnego. Wracam do Was, jak już wszystko będzie gotowe. Okej, moi drodzy, wróciłam i tak prezentują się zdjęcia. Macie tutaj zdjęcie Julki i zdjęcie moje. Możecie pisać, co sądzicie. Powiem Wam, że mi się w miarę podoba, bo po prostu idealnie zapozowałam, serio.
Mogłam trochę bardziej odsłonić twarz, ale ogólnie jeśli chodzi o całą pozę, to jestem mega, mega zadowolona i o przeróbkę też, bo kolorystyka jest mniej więcej taka sama. Jedyne co, to nie mogłam zmienić koloru włosów. Włosy były za ciemne, próbowałam w różnych programach i po prostu nie umiałam tego zrobić. No nie umiem jeszcze tak dobrze edytować, uczę się, więc nie umiałam tego zrobić, ale wydaje mi się, że i tak efekt końcowy jest spoko. I teraz przechodzimy do kolejnego zdjęcia, które będę odtwarzać i będzie to zdjęcie mojej mamy. Tak jak ostatnio w ostatnim odcinku, również odtwarzałam zdjęcie mojej mamy, mimo to, że nie jest jakąś ona influencerką, chociaż jeżeli chcecie, to możecie wbijać na konto mojej mamy na Instagramie tutaj. Jest to konto moje i mojej mamy, jednak jest prowadzone przez moją mamę, więc jeżeli chcecie, to możecie wbijać tutaj. Tutaj jest ten Instagram. No więc będę odtwarzać to oto zdjęcie. Wygląda ono tak. I właśnie tutaj moja mama akurat jest w hotelu w Miami, aczkolwiek ja to zrobię przed swoim lustrem. W ogóle zauważyliście, że 3/4 zdjęć z tego odcinka jest zrobione przy lustrze. Julka, teraz moja mama, wcześniej Dane i jeszcze będzie jeszcze jedno zdjęcie przed lustrem. No tego jest sporo. No te zdjęcia powiem, że dość łatwo się robi, bo nie muszę jakoś ustawiać telefonu. Wystarczy, że stanę przed lustrem, wezmę telefon w rękę i zrobię. Także to jest zdecydowanie łatwiejsze. No i co? Właśnie jest to takie zdjęcie w Miami. Moja mama ma taką koszulkę. Właśnie wzięłam tą koszulkę. Ma też shorty, ja mam takie same shorty i klapki. Także spróbuję odtworzyć to oto właśnie zdjęcie. Jeśli chodzi o właśnie rzeczy, które mam do tego zdjęcia, no to jest ta koszulka mojej mamy, takie same shorty, one są z One Teaspoona i mam też klapki. Także to są wszystkie potrzebne rzeczy, więc teraz się przebieram i wracam do Was, jak już będę przebrana. Wracam po chwilowej przerwie, jestem już przebrana, mam też japonki na sobie. Zjadłam sobie też, także teraz jestem w pełni gotowa, żeby kontynuować nagrywki. Więc co? Myślę, że teraz Was ustawię tak, żebyście w miarę wszystko widzieli, bo będę to zdjęcie robiła na łóżku. Okej, a więc teraz spróbuję zedytować to zdjęcie, żeby jak najbardziej przypominało zdjęcie mojej mamy. Już wróciłam i tak wygląda zdjęcie moje i mojej mamy. Piszcie znowu, czy dobrze udało mi się odwzorować. Wydaje mi się, że jak na warunki i oświetlenie, które miałam u siebie w pokoju, a które mama miała właśnie w Miami, to wydaje mi się, że jest naprawdę, naprawdę dobrze. Same filtry nie są takie złe. Co prawda mój jest trochę bardziej różowy, a mamy trochę bardziej niebieski, ale kombinowałam i nie udało mi się wykombinować, więc stwierdziłam, że tak zostawiam. I tak jest podobnie, także spoczko. No więc tak by wyglądało to zdjęcie. A i słuchajcie, i nawet dopomalowałam sobie paznokcie w programie. Serio, nawet sobie pomalowałam paznokcie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale właśnie mam pomalowane paznokcie tam na dole. Co, myślę, że jak już mamy 4 zdjęcia omówione, to czas na 5. i ostatnie zdjęcie. I jest to zdjęcie Hailey Bieber. Tak się ono prezentuje. Dziewczyny właśnie Justina Biebera. Na tym zdjęciu Hailey siedzi przed lustrem w stronę obiektywu. Ma na sobie wansy, długie skarpetki, tak wiecie, obniżone na dół, crop top i czarne spodenki. I tak też się ubiorę. Nie jest jakoś super mocno pomalowana, także git, bo w sumie ja zawsze wybieram takie zdjęcia, gdzie laski nie są pomalowane, bo po prostu nie umiem się malować i to by wyglądało tragicznie. No i co, jeśli chodzi o rzeczy, które sobie przyszykowałam do tego, to oczywiście wansiki, zwykłe oldschooly, długie takie skarpetki, spinka, takie jest tutaj z czarnym wykończeniem, ale nie będzie tego widać, crop topik. I nie mam takiego crop topu oczywiście jak Hailey, ale mam crop top Steli Welly. Taki, dość podobny, tylko wiecie, trochę inne kolory, ale git i czarne spodnie. Także wydaje mi się, że dość dobrze uda mi się odwzorować to zdjęcie, jeżeli wszystko wykonam dobrze. Także ja się teraz przebieram i widzimy się za... Okej, jak widzicie, już jestem ready, jestem w miejscu, w którym będę nagrywać. Jestem już ubrana. Tak to wygląda. Mam tutaj też postawione lustro. Tutaj stoi telefon i będę próbować właśnie uzyskać taki efekt, jaki Hailey uzyskała na swoim zdjęciu.
Dobra, wydaje mi się, że zdjęcie pykło. Teraz muszę je tylko przerobić. Wróciłam i moi drodzy, skończyłam. Udało się i tak wygląda efekt końcowy. Powiem wam, że jestem z tego zdjęcia mega zadowolona. Mimo to, że kolorystyka nie jest jakaś taka świetna, to osobiście mi się to zdjęcie podoba i nadawałoby się idealnie na Instagrama. Także wydaje mi się, że udało mi się. Piszcie w komentarzu, które zdjęcie wam się najbardziej podobało. Tutaj wstawiam jeszcze raz wszystkie zdjęcia. Piszcie, które wam się podoba najbardziej, które najmniej. Ogólnie ja uwielbiam nagrywać te odcinki. Mam nadzieję, że równie miło wam się je ogląda, bo najchętniej zrobiłabym z tego całą serię. Jeżeli będziecie chcieli więcej takich, to oczywiście dajcie mi znać w komentarzach. No i co? A to już tyle w tym odcinku, także mam nadzieję, że wam się podobał. Oczywiście subskrybujcie kanał i co? Do następnego, cześć!